tym roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Jak wszyscy wiemy, jest to bardzo ważne wydarzenie dla narodu polskiego. Dziś znajdujemy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Mikołaja Kopernika w Żywcu, gdzie odbywają się przesłuchania związane z okrągłą rocznicą. A to wszystko dla niepodległej. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko, zbudują na ziemię więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja ślepy, ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem anioła cicha i równinna. Idea tak naprawdę jest dla nas oczywista już od roku, bo jesteśmy w okresie obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez państwo polskie. W związku z tym zarówno Starostwo Powiatowe w Żywcu, jak i szkoły, dla których starostwo jest organem prowadzącym, organizują bardzo wiele spotkań, konkursów. I jeden właśnie z tych konkursów odbył się dzisiaj dla niepodległej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Halinie, pani Danusi za to, że podjęły się zorganizowania tego konkursu. Nie jest to proste, ale przynosi to wspaniałe efekty i dzisiaj, i na przyszłość. Ciemno, więc nie wie, co widziałam i pamiętam, też nie wie. Było ciemno, wiem, że z pochylną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. Bardzo nas cieszy to, że poziom uczestników był bardzo wysoki, jak przystało na cel, czyli uczczenie niepodległej. Cieszymy się, że młode pokolenie, które żyje w młodym naszym wolnym kraju, może się cieszyć tą wolnością już od początku swojego życia. Ja należę do pokolenia, które chyba trochę o wolność walczyło. Więc bardzo dla nas jest ważne to, by patriotyzm był w sercach młodych i to było widać w czasie występów. Więc było to bardzo wiarygodne dla nas i wzruszające. Błogosławiony jest ukrywany, ale polski nieskazitelny, to nie wróg był. Młodzi artyści szukali inspiracji w różnych tekstach literackich, w muzyce, do różnego rodzaju tematów sięgali i motywów. Jeśli chodzi o poezję śpiewaną, to tutaj prowadzili nas od piosenki lirycznej poprzez piosenkę aktorską do, można powiedzieć, swoistego rodzaju występów z towarzyszeniem i chóru, i jeszcze towarzyszącej, można powiedzieć, mini orkiestry. Było to bardzo interesujące spotkanie ze sztuką, uczta duchowa dla nas i dla uczestników. Twój kraj szczęśliwy. Tę piosenkę przygotowywałam razem z zespołem z mojej szkoły, z gimnazjum nr 2 w Żywcu, już w tamtym roku, na 150-lecie szkoły. I przygotowania trwały codziennie przez około 3 tygodnie. Trudno jest stworzyć w ogóle taki zespół? Myślę, że jeżeli ktoś robi to poza szkołą, to może być to trochę trudne, ale jednak my jesteśmy tak z góry narzuceni, że musimy być w tym zespole. Czyli mieliście automatyczną motywację do tego, prawda? Tak, bo to zespół szkolny. Wydarzenie było podzielone na 3 etapy. Część muzyczno-wokalną, część recytatorską oraz teatralną. Świat się święci pod twarz, a potem zmierzyć i grać bez lęku za kraj, za kolor nasz. Wiktor Martosz, Beskid Life.